partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Dobra, zaczniemy może od neuroprzekaźników pobudzających i dopamina jest jednym z takich neuroprzekaźników. Nie wiem, z czym Ci się kojarzy dopamina na przykład, z jakim... Ze szczęściem i energią. Trochę tak, właśnie z energią. Bardziej chyba pobudzeniem. Dokładnie tak. I to jest neurotransmiter pobudzenia, przyjemności, takiej motywacji. To jest neuroprzekaźnik, który... Tak tutaj tylko wspomnę, bo będziemy o tym mówiły pewnie przy aspektach dietetycznych, ale wytwarzany jest z tyrozyny, czyli jest to aminokwas, który absolutnie dostarczamy sobie z pożywieniem. I tutaj już może się zapalić lampka, że bardzo duży wpływ na syntezę tych neuroprzekaźników będzie miała dieta, bo tak naprawdę każdy z neuroprzekaźników wytwarzamy sobie z dietą. I tutaj właśnie dopamina wytwarzana jest z tyrozyny. A za rozkład tej dopaminy odpowiedzialne są między innymi leki przeciwdepresyjne. Jakby inhibitory enzymów, które powodują rozkład tego neuroprzekaźnika, to jedne z bardziej znanych leków przeciwdepresyjnych dzisiaj stosowanych. Na przykład inhibitory MAO, może znane Państwu, i inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin. To są takie leki, które powodują hamowanie enzymów, które normalnie rozkładają te neuroprzekaźniki. Często są właśnie przepisywane, zalecane w stanach depresyjnych, w stanach braku motywacji, jakichś takich załamań nerwowych po to, aby zatrzymać odpowiednią ilość tej dopaminy w organizmie. Czyli żeby nasz organizm po prostu naturalnie jej nie degenerował, troszeczkę zachowywał więcej w tej synapsie, czyli w tej przestrzeni, która działa pomiędzy neuronami. I wiadomo, że dopamina jest niezbędna do tego, żeby wytwarzała nam się adrenalina, noradrenalina. Mhm. Czyli wiadomo, neuroprzekaźniki tego słynnego, takiego już często też o tym się mówi, flight or fight, czyli walki i ucieczki. Bardzo atawistyczny, ewolucyjnie stary mechanizm, który po prostu motywował nas, ludzi, do działania, do uciekania przed zwierzem, do jakiejś walki z jakimś po prostu agresorem i stresem. Ale o tym będziemy rozmawiać w odcinku poświęconym stresowi. Dokładnie tak, więc dzisiaj nie będę się nad ten temat rozwodziła, ale warto, żeby po prostu skojarzyć dopaminę również z adrenaliną, noradrenaliną. No i tak jak powiedziałaś właśnie trafnie na początku, że to będzie coś, co związane z motywacją, z taką radością, ale również z uwagą, z funkcjonowaniem. Dosyć ważny aspekt w kontekście dopaminy, funkcjonowanie ośrodka nagrody. Dlatego też dopamina mocno zaangażowana jest w wszelkiego rodzaju sieci neuronalne związane z nałogami, z spożywaniem narkotyków, z wszystkim, co jest jakby nadmierne, z seksoholizmem, z alkoholizmem, z kompulsywnym jedzeniem. Tam mamy zaburzony metabolizm i jakby mechanizm wydzielania dopaminy, ponieważ no, wykazano, że w momencie, w którym my się bardzo mocno bodźcujemy pewnymi substancjami, pewnymi zdarzeniami, to dopamina wytwarzana jest w nadmiarze. No i tutaj nie chcę wchodzić już, bo to jest bardzo zawiły jakby aspekt taki biochemiczny, również psychologiczny, ale generalnie warto skojarzyć dopaminę również z tym układem nagrody. I fajne badania, tak może w kontekście właśnie dzisiejszych czasów, social media i dopamina, wykazały, że... Powiesz o powiadomieniach. Powiadomienia to jest jakby małe miki, że tak powiem, ale my w ogóle kochamy o sobie mówić, nie? Ludzie lubią mówić o sobie, o swoich poglądach i tak naprawdę w normalnym życiu wykazano, że 40%, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, no to rozmawiamy też o sobie. Mhm. Jakby trwa rozmowa, to opowiadasz co u mnie, co ja u ciebie. Natomiast okazuje się, że kiedy jesteśmy sobie w social mediach, siedzimy w różnych forach, nie pokazujemy się, to jeszcze bardziej jesteśmy chętni do tego, żeby mówić o sobie, wydawać swoje poglądy, komentarze. Blisko 80% jakby całej naszej aktywności wtedy skupiona jest na tym, żeby mówić o sobie, pokazywać siebie, swoje zdjęcia. Sami chyba trochę wiemy, że tak jest, że czasem nachodzi moment, nadchodzi, w którym a wrzucę sobie swoje zdjęcie, bo brakuje mi jakby tej takiej adrenalinki, dopaminy, żeby ktoś mi pokomentował, dał fajny feedback. I okazuje się, że dokładnie w czasie, kiedy jesteśmy bardzo aktywni w social mediach i działamy na swój temat o sobie, aktywują się te same układy w mózgu, centra nagrody, co związane są z orgazmem, z odczuwaniem przyjemności, ze zjadaniem czekolady, z nałogiem. Ta dopamina, no wiadomo, że ludzie, u których poziom tego neuroprzekaźnika, powiedzmy, jest na poziomie okej. Są tacy bardzo mocno zorientowani na sukces, działają, są zmotywowani przede wszystkim, nie mają problemów z podejmowaniem decyzji. No taka stałość, wiesz, taka dosyć duża energia, ale też taka dynamika działania, więc dopamina na pewno tak. Na pewno to, co wiadomo, to
I znowu naczynia połączone, zawsze tak powtarzam to, ale tutaj po raz kolejny. Szereg badań wskazuje, że zaburzenia na poziomie hormonalnym, czyli u mężczyzn niedobory testosteronu, u kobiet niedobory estrogenów, czyli na przykład właśnie jakieś stany zaburzenia miesiączkowania, czy kobiety w trakcie post- lub premenopauzalnym, w okresach tych zmian hormonalnych, wiemy, że poziomy spadek testosteronu i estrogenów wpływa bardzo na dopaminę i również wysokie poziomy prolaktyny. Mówię o tym dlatego, że to są elementy, które też bardzo często są spotykane. Hiperprolaktynemia u kobiet na przykład przy PCOS, przy policystycznych jajnikach, czy zaburzenia wytwarzania estrogenów. I czasem no, kobiety mogą nie rozumieć swojego stanu depresyjnego, zmian nastrojów. Mężczyźni, mężowie mogą tego nie rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Otóż wiemy już, że to wpływa na poziom dopaminy chociażby bardzo mocno. No i właśnie, i mówimy o spadkach tych dopaminy, no to niedobór tego neuroprzekaźnika to na pewno... Logicznie rzecz biorąc, patrząc odwrotnie na te stany, w których neuroprzekaźnik jest w odpowiednim poziomie, no to znużenie, słaba odporność na stres, wypalenie, taki po prostu brak chęci do działania. Często wiąże się niedobory dopaminy też z taką prokrastynacją przedłużającą się, czyli po prostu nie możemy zabrać się za wykonywanie jakiejś czynności. Taki leń, ale też, i to też nie chodzi o to, żeby sobie tłumaczyć, dobra, mam niedobór dopaminy, dobra, to Hashimoto, nie, wiesz, stałe w tej chwili takie, kurczę, żarty, żarciki, ale rzeczywiście tak jest, że niedobory neuroprzekaźników powodują, że no z jakichś przyczyn nie możemy znaleźć powodu, co się z nami dzieje. I to może na przykład być właśnie ten nieodpowiedni poziom dopaminy. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.